historycznym miejscu dla boksu w Brooklyn. Byliśmy na treningu w Gym. No i mamy walkę o mistrzostwo świata. Jaka jest waga tej walki? Jakie jest znaczenie tej walki? Co będzie, jeżeli Szpinka wygra, a co będzie, jeżeli Wilder wygra? Jeśli wygra Szpilka, to będzie trzęsienie ziemi na Brooklynie. To po pierwsze, nie wiem, myślę, że to, nie wiem, przynajmniej kilkanaście w skali Richtera. Ale Amerykanie w ogóle nie dopuszczają takiej ewentualności. Wilder też, to już raczej większość ludzi, którzy patrzą w ten pojedynek, myśli o walce Powietkina z Wilderem wiosną. Na tej walce będzie Aleksander Powietkin, będzie jego promotor Andrzej Rabiński. Natomiast boks uczy pokory. Boks, powtarzam to zawsze, boks kocha niespodzianki. W historii tej dyscypliny zdarzało się wiele takich rozstrzygnięć nieoczekiwanych. Natomiast na pewno Szpilka nie jest człowiekiem, który musi być skazywany tutaj z góry na porażkę. Z bardzo wielu względów. Ma bardzo mocną psychikę, przynajmniej takie sprawia wrażenie. Różnie to bywa w ringu. Natomiast jak na razie wygląda to, że podejmie walkę. Jak podejmie walkę? Biorąc pod uwagę również kolejną sprawę, że Wilder popełnia sporo błędów. Jednak jak na razie te błędy uchodziły mu na sucho. Natomiast pytanie, co będzie, jak zostanie mocno trafiony. Czy wówczas wyjdzie z opresji, jeżeli spadnie na niego seria mocnych uderzeń. Artur obiecuje, że będzie bił dużo ciosów na korpus i to może być klucz do ciekawych kolejnych rund. Nie mówię do zwycięstwa, ale nie można wielkich marzeń odbierać Szpilce. Niech na razie śpi spokojnie z tymi marzeniami, niech myśli o tej walce, a my wraz z nim.